Kucharze muszą odgadnąć jak największą ilość produktów tylko na podstawie zapachu i smaku. Damian wciąż zastanawia się nad pierwszym z nich. Co myślisz, co to jest? Kurde. Ryba, warzyw, mięso? Nie, owoc, owoc. Wyczułem pestki, smakowało, nie smakowało, ale ten kłąk, jakże już poczuł, że to ten, jak on także skojarzył, co to było? Dobra, pal licho, no co mi z nim przyjdzie do głowy? Tak. Robicie takie numery, niech będzie te kiwi, najwyżej będzie, no ani jeden odgadnięty. Dobra, co miałeś, powiedz mi? Ja myślę, że kiwi. Nie jest to pewne, to może coś będzie podobnego do tego kiwi. Patrz mi w oczy. Niech będzie, że kiwi. No dobra, ale to jest od Australii mamy jechać, może z Australii coś z drzewa zerwali, przywieźli i dali do gęby. Damian, mhm. Z pewności kiwi. Jak się tak naprawdę ktoś założy, że oczy zamknie i coś smakuje, a tego nie widzi, to naprawdę są dla smaków, tak wyobraźnia szaleje. I wszystkie te zmysły, że no nie jest w stanie człowiek naprawdę 100% być pewny, co je tak naprawdę. No nic innego mi nie przychodzi. To dobrze, to brawo Damian, to kiwi. No widzisz? Wicher w mojebie. Co znaczy? Że zamieszało mi się teraz w głowie ze szczęścia. O, to nie pierwszy raz u ciebie, wiesz? No Jezus, przynajmniej jedne, że jest gotów, gamba nie będzie, jakby tego wcale nie zgod. Mam drugiej tutaj przed tobą. Spokojnie. O matko bosko. To nie mam je na tacy. No od razu mi to serem zawoniało. Jest to ser. Brawo, ale jaki ser? Najpierw parmezan mi przyszedł do głowy, ale no, parmezan nie jest taki w strukturze. Na świecie jest nie więcej niż około 560 rodzaje, nie bój się. Ale jest znany. Jakie ser myślisz, że masz? Syr kozi, ale godą to ta sól, takie słone. Godą trzeba skojarzyć, te krusze się, słone. Sałatka mi się przypomniała, którą że niedawno jod. Stawiam na fetę. Brawo, ser feta, drugiej. O, mniejsza gańba, bo już dwa rzech zgod. Damian, trzeciej. Jeżeli chodzi o trzeci produkt, który dali mi skosztować, ten cały kwadracik tak zwany, to dzisiaj byli kwadraciki. To, że najpierw jak to skosztował, no, pierwszy pomysł melon. Coś melonowatego. Taki melonowaty smak mi przyszedł. Kurde, co mu takie te? Ach, jeszcze mam ci powiedzieć? Melon nie ma takie te. Czego? To takie te. Takie te co? No, frafocle. Co może mieć frafocle? Papaja, że już wziął do ten. I bardziej mi podchodził smak mango, ale godom, jak może mieć mango takie frafocle? Że mango nie ma tych frafostów. Ja wiem. Ja myślałam, że wyskoczę z tego balkonu. Już cię we mnie gotował, mówię. Ananas! Ananas! A on mówi... Mango. Dobra, jaka jest twoja decyzja? Dobra, Damian? Mango. Najwyżej będzie kaplica. Mango? Niech będzie kaplica. Nie będę stodziach ciul i myśleć, może by mi się co przypomniało, a jak nie, to by mnie nogi prędzej zaczęły boleć.